Przez ten rok wzrost zadłużenia szpitali i w tych kwotach wymagalnych i w zobowiązaniach ogółem wzrosło 17 do 20%. To jest, panie ministrze, rekord świata. Żeby w ciągu roku to, co udało się zmniejszać przez wiele lat systematycznie, również dzięki ekipie Platformy Obywatelskiej i PSL-u, pan w ciągu roku był w stanie łaskawie zepsuć. Drugą rzeczą, którą również mówią o odczuciach społecznych, to jest kwestia ważniejsza dla zwykłego Kowalskiego, to jest dostępność. Dostępność do leczenia to jest to, czy jak zachoruję, jak mam potrzebę zdrowotną, potrafię z tej potrzeby zdrowotnej w sensownym czasie skorzystać. I otóż co się stało? To, że pan mi odpowie, ja o tym wiem, że kolejki są wszędzie, że wszędzie są oczekiwania, że każde państwo z tym się boryka, to ja wiem. I nie trzeba tego uzasadniać. Tyle tylko, że w ostatnim roku ta dostępność się nie poprawiła, tylko pogorszyła. Jak obliczają niezależne, podkreślam, niezależne źródła, które opierają się na niczym innym, tylko tutaj mam źródło narodowyfunduszzdrowia.gov.pl, taki sygnał, jeżeli by trzeba było zobaczyć, to się nagle okaże, że kolejki w większości specjalizacji, w większości skomplikowanych zabiegów operacyjnych się wydłużyły. Średnio o 10-14 dni, czyli 2 tygodnie później. Być może ta sprawa wobec czasu oczekiwania 7-letniego na endoprotezę to jest nic, 2 tygodnie później, ale na niektóre zabiegi, ale zwłaszcza porady specjalistyczne, może to być sprawa życia i śmierci. I tak, pana przecież, pod pana nadzorem i pod pana kuratelą, Narodowy Fundusz Zdrowia pokazuje mapę, jak wyglądają kolejki w Polsce, jak trzeba czekać, a to na endokrynologiczne porady. Rekordzista to jest około 843 dni, licząc to na lata, 2,5 roku, bo już nie należy tego w dniach robić. Jeżeli chodzi o inne na przykład specjalności, no weźmy okulistykę. Rekordzista 600 dni, 2 lata na poradę okulistyczną. To pewnie dla osoby w podeszłym wieku jest kwestia, czy on w ogóle jakikolwiek ma kontakt z życiem, czy ma jakikolwiek szansę uratować słabnący wzrok. No a na przykład kardiologia, rzecz bardzo poważna i bardzo ważna, bo jest nieporozumieniem kogoś planować w razie potrzeby do wizyty do kardiologa, potrafi w województwie dolnośląskim średni czas oczekiwania 412 dni. I to są pana dane, nie moje. Tak jak mówię, chcę panu ministrowi zasugerować źródło www.nfz.gov.pl. W związku z tym nic pan nie zrobił po to, żeby te kolejki starać się skrócić. I to nie tylko jest kwestia pieniędzy, to jest również kwestia organizacji.